nasi rywale wykorzystali dzisiaj to, że my gramy piłką, staramy się prowadzić grę i oni wyprowadzali kontry. My się na nie, w zasadzie niewielu sytuacji nie stworzyli, strzelili bramkę po stałym fragmencie. My prowadziliśmy grę, prowadziliśmy mecz, myślę, graliśmy niezłe spotkanie. Aczkolwiek wielu sytuacji nie stworzyliśmy, no, troszkę pechowo, że straciliśmy tą bramkę z tego fragmentu i mecz się ułożył nie tak, jak sobie to wymarzyliśmy. No, dzisiejszy mecz wyglądał tak, że straciliśmy bramkę na początku meczu z pierwszego stałego fragmentu i później nie odstaliśmy się. W drugiej połowie moim zdaniem my przeważaliśmy i mogliśmy coś ugrać, ale niestety nie dążyliśmy do sytuacji bramkowych, których mogliśmy strzelić. Mieliśmy ich zdecydowanie za mało, żeby wygrać mecz. No, moim zdaniem mecz na remis. Myślę, że w następnych meczach pokażemy się lepiej i trzeba walczyć do końca. Jeszcze zostało parę meczów do końca rundy i będziemy walczyć o to, żeby wyprzedzić Arkę. No, na pewno czym nas zaskoczyła? Wolą walki, ambicją, determinacją. My troszkę staraliśmy się im dorównać, ale moim zdaniem mecz był na remis i no może nie powiem, że zasłużenie wygra, ale byli bardziej zdeterminowani. My troszkę przespaliśmy pierwszą połowę, straciliśmy bramkę, no w drugiej połowie nie stworzyliśmy praktycznie sytuacji i Arka wygrała.